Książka trafiła w pewien moment, ale to było tak, że ja pisałem tę książkę z takim zamiarem trochę pocieszenia czytelników. I tam piszę, proszę Państwa, to jak spojrzę, pęknie, żeby się nie wyrazić. To pęknie. No niestety zanim, mimo że wydawca naprawdę włożył dużo pracy i szybko tę książkę wydał, najszybciej jak się da, to niestety, znaczy to na szczęście pękło zanim się książka, ale zaczęło pękać, może tak powiedzmy, jeszcze nie pękło przecież do końca. Chciałem zacząć od tego, o czym ta książka nie jest, wbrew tytułowi. Wbrew tytułowi ona nie jest o Romanie Dmowskim, wbrew tytułowi ona nie jest o endecji. Myślę nawet, że ludzie, którzy tak powiem hardkorowo się zajmują tą tradycją, bo są tacy, chociaż niszowi w obecnym życiu publicznym, nawet się mogą poczuć rozczarowani. Bo mając taki tytuł, spodziewają się, że tam będzie właśnie na przykład rehabilitowanie endeckiej tradycji. Ja myślę, że ono jest. I ja się staram ją odbudować na swój sposób, tak jak ją pojmuję, ale nie to jest najważniejszym polem tej książki, najważniejszym jej planem. Oczywiście mogę tylko powiedzieć, że to, co pisze Rafał o tym, co się dzieje w polskiej polityce, w debacie publicznej, kto uczestniczy, jaki mamy poziom tych elit, jakie można zadefiniować, no to generalnie mogę tylko dopisać kolejne przykłady, bo to znakomicie pasuje nie tylko do środowisk tutaj wspomnianych przez Rafała, ale także do nurtu nauki. Ja nie wyobrażacie sobie Państwo, jakim brakiem estymy, tak to delikatnie nazwę, sprawy polskie są na przykład traktowane na czołowych uniwersytetach lub placówkach naukowych. Ja podam Państwu dwa przykłady. Parę lat temu ukazała się książka, dostała jakieś nagrody i w ogóle autor nazywał się Grzegorz Krzywiec na temat Romana Dmowskiego, w którym autor próbował dokonać jakiejś egzegezy myśli Dmowskiego, sprowadził ją generalnie wyłącznie do rasizmu i antysemityzmu, tak jest nawet tytuł tej książki. I autor obśmiewa tam patriotyczne demonstracje pod pomnikiem Mickiewicza w XIX wieku, a próbę walki narodowych demokratów o język polski w szkole nazwał, jeśli dobrze pamiętam, dowodem czy jakimś objawem polskiego szowinizmu. Czyli jedna z czołowych placówek polskich, Polska Akademia Nauki, postulat, żeby pod zaborami Polacy mogli uczyć się w szkole w własnym języku jest zdefiniowany jako polski szowinizm. Takich przykładów można podać więcej. Ostatnio pojawiła się na rynku książka również z panu Marcina Zaręby, która z polską całą debatę publiczną, czegoś taką życie lat 44-47, gdzie przecież trwa bardzo brutalna walka z resztkami ocalałego społeczeństwa, no jest oceniane wszystko z punktu widzenia stosunku do Żydów i autor generalnie uważa chyba, że czołowym elementem kształtującym chyba filozofię Polaka jest mit mordu rytualnego. Autor kojarzy nawet film pod tytułem Skarb, znany Państwu z 1949 roku, z mitem poszukiwania skarbów żydowskich, jeszcze udało mu się skojarzyć z mitem mordu rytualnego piosenkę pod tytułem Czerwone maki na Monte Cassino, które zamiast rosy piły polską krew. To też jest skojarzone z mordem rytualnym. To tak jest, tak jest definiowana polska kultura i taki jest stosunek do polskości elit intelektualnych, naukowych także w Polsce. Więc oczywiście nie ma narodowa demokracja dobrej prasy z wielu względów, także tych uzasadnionych, ale wydaje mi się, że jednak to endecy zdefiniowali sytuację polityczną Polski dobrze na przełomie XIX i XX wieku i to, co jest najbardziej dla mnie niepokojące po lekturze tej książki, to, że to się tak naprawdę niewiele zmieniło i zdaje się, że pod pewnymi względami przynajmniej wróciliśmy do punktu wyjścia. No to znaczy, że mój punkt widzenia Piotr Gontarczyk podziela, bo rzeczywiście ta książka wzięła się z przekonania, że znowu zostaliśmy zepchnięci do tego punktu, w którym byliśmy w drugiej połowie wieku XIX. Z całego Dmowskiego, gdyby mi ktoś kazał wyrząć jedno zdanie, wybrać to jedno najważniejsze, to bym powiedział tak, to jest to zdanie, że tylko zorganizowany naród jest w stanie być podmiotem w grze międzynarodowej. Że w grze międzynarodowej nie ma słuszności i braku słuszności, ale wyłącznie siła i brak siły. A siła bierze się z organizacji.
I tylko zorganizowane narody są w stanie tworzyć państwa, które zabezpieczą ich interesy. Wydaje mi, dla mnie to jest kwintesencja myśli endeckiej. I dla mnie jednocześnie no, jest to jakaś wskazówka zasadnicza, co robić dzisiaj. Chciałbym przejść w tej dyskusji do takiego drugiego tematu. Pytanie, wiem, że kojarzy się z bardzo parszywą osobą, która użyła go jako tytuł, ale to jest pytanie zawsze zasadne. Co robić, prawda, w tej sytuacji, w której jesteśmy? Co robić w sytuacji, gdy mamy nie tylko, o czym dużo piszę, obiecałem nie powtarzać tego, co jest w książce, nie tylko postkolonialną sytuację, nie tylko społeczeństwo zdemoralizowane, bo może to mnie trochę różniło zawsze od innych publicystów prawicowych, którzy uważali, że tym największym problemem jest spisek elit, a ja od dość dawna głoszę tezę, że tym największym problemem jest demoralizacja mas, mówiąc tak umownie, prawda, że to, że Aleksander Kwaśniewski przez 70% Polaków był uważany za najwybitniejszego, najbardziej godnego zaufania polityka, to, że Donald Tusk wygrał drugi raz wybory, to nie jest tylko kwestia manipulacji. To jest niestety to, że oni wyszli naprzeciw takiej cwaniackiej, właśnie postkolonialnej, pańszczyźnianej mentalności. Ale w tej sytuacji nie tylko takiej demoralizacji, również w sytuacji, gdy jesteśmy pod rządami pewnej ustawy o partiach politycznych, to ja powoduję, że partie polityczne nie robią tego, co robić powinny, czyli nie organizują Polaków, bo niestety ustawa jest uszyta taka, że w jakimkolwiek, to dotyczy wszystkich partii, w jakimkolwiek gminie, jeżeli tam są trzy mandaty, trzy miejsca w Radzie Gminy do wzięcia, jeden mandat poselski, no to piąty facet, który się do partii zapisze, to już jest problemem i konkurentem dla tych czterech poprzednich, w związku z czym już idzie walka frakcyjna, już idzie wycinanie się i generalnie partie, nawet te, które głoszą bliskie mi programy, jak obserwuję jako dziennikarz, są zajęte właśnie na tym wycinaniu się wzajemnym, na tym kombinowaniu, kto się lepiej, prawda, do ucha prezesa dostanie, doniesie na tamtego, kto się przepchnie na tę listę wyżej, tym są zajęci. Taka jest natura tego systemu, a my, zwykli ludzie, zostajemy na lodzie z tym wszystkim. No, ja tak ten temat podprowadzam, że właściwie mówię, że dla mnie ta odpowiedź była od początku jasna i trochę ta książka miała być o tym i trochę mi nie wyszła, bo część dotycząca diagnozy obecnej sytuacji zajęła tak wiele, że już te wskazówki, moje przekonania, co robić dalej, chyba zostały na następną książkę, którą pewnie trzeba zaraz zacząć pisać. Ale ta odpowiedź dla mnie wydaje się oczywista. Co robić? Trzeba Polaków organizować. Trzeba to robić na wszystkich możliwych poziomach. Trzeba to robić wokół takich haseł, które Polaków jak najbardziej mogą zjednoczyć. A więc takich haseł, które się odwołują no nie tylko do tego, co... Powiedzmy sobie otwarcie, jesteśmy pewną elitą, prawda panowie? W takim właściwym sensie i państwo tutaj. W tym właściwym sensie. Jesteśmy elitą, znaczy... Nie dotyczy nas to pierwsze zdanie z fundamentalnej pracy Dmowskiego, które przypomnę brzmiało, wielu ludzi twierdzi, że dziś, że Polak nowoczesny powinien być Polakiem jak najmniej. Jedni mówią, że w naszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, a nie o ojczyźnie, u innych zaś ta ojczyzna ustępuje miejsca ludzkości. Jeżeli zamienić słowo ludzkość na słowo Europa, to jesteśmy znowu dokładnie w sytuacji z końca XIX wieku. Więc jesteśmy tutaj w gronie ludzi, których to nie dotyczy, którzy nie twierdzą, że Polak nowoczesny powinien być Polakiem jak najmniej, którzy, skoro państwo sięgacie po te lektury, po które czytacie, to pewnie się zgadzacie ze mną, że Polakiem być warto, Polakiem być trzeba, ale jednocześnie mamy to doświadczenie chyba teraz po tragedii smoleńskiej zwłaszcza, to doświadczenie powstańców styczniowych, że jesteśmy w mniejszości. Że wbrew naszym takim mitycznemu przekonaniu, że Polacy są fajni generalnie i wystarczy powiedzieć, ja jestem patriotą i oni, nie ja jestem. Wystarczy powiedzieć, robimy coś bo dla Polski, to wszyscy powiedzą, no tak, dla Polski Polska jest ważna. O nie, okazuje się, że trafiamy w sytuację, gdzie więcej niż połowa mówi, a my Polskę mamy gdzieś. No i tu jest właśnie... Pytanie, co robić w tej sytuacji, jak się organizować. No, o tym mi się wydaje, że ta książka jest adresowana do ludzi, którzy chcą coś robić, żeby ich przekonać, że trzeba nie obrażać się na lemingów, tylko po prostu ich wydobywać ze stanu tego zlemingowania. Dlatego ona się nazywa Myśli Nowoczesnego Endeka, że
postanowiłem się do takiej nazwy odwołać, żeby pokazać, że tak, jest coś, co nas łączy. To coś, co nas łączy, to są polskie interesy. To nas łączy nawet z ludźmi, którzy są pod urokiem Palikota, których ja traktuję jak tak samo jak w wieku XIX, prawda, to ciemne chłopstwo, które Szeli, prawda, które zaborcy wykorzystywali, czy ten motłoch rodzimy, który wykorzystywali zaborcy właśnie przeciwko powstańcom styczniowym. To wkurza mnie to, jeżeli ich mamy traktować jako wrogów, bo nie, bo to są też Polacy, chociaż ogłupieni i trzeba ich odgłupić. A jak już mówiłem, nie chcę tego powtarzać, ta tradycja endecka była właśnie wzorcowym sposobem odgłupienia Polaków. Sprawiła, że po 40 latach tej ciężkiej pracy, którą endecja i inni politycy polscy patrioci wykonywali, potomkowie chłopów, którzy w powstaniu styczniowym, prawda, donosili na powstańców i lecieli do kozaków z informacją, gdzie się powstańcy ukrywają, w roku 1920 masowo wstępowali do polskiego wojska, żeby Polski bronić. Tak bardzo się udało świadomość zmienić i taka praca jest do wykonania, taka tożsamość jest do zbudowania. Tym myślę, co nas połączy i co jest jeszcze jednym powodem napisania tej książki, jest przekonanie, że po 20 latach straszliwej dominacji tej michnikowszczyzny, tych właśnie cierpiących na Bali czy gdzieś tam, jakich ta polskość męczy i ogranicza, tych kubusiów 50-letnich w krótkich gadkach, prawda, którzy byli straszliwie atrakcyjnymi wzorcami dla młodzieży, mam wrażenie, że to się w tej chwili sypie, pęka, żeby się nie wyrażać. I to jest taki moment, do którego powinniśmy być przygotowani, żeby zaproponować coś nowego, żeby zaproponować i inny. Ja nie myślę nawet o sondażach, bo to jest zewnętrzny przejaw, sondaże, życie partyjne. Mówimy tu o ważniejszych sprawach niż to, która partia rządzi. Mówimy o tożsamości, o tym, kim my będziemy, kim będą nasze dzieci. Czy będą jakimiś takimi Wasser-Europejczykami na mopie u Niemca śmigającymi, czy u innego jakiegoś. Czy będą spawaczami, tak jak słusznie Piotr podpowiada. Więc to jest druga rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, że ta książka jest dlatego, że mam głębokie przekonanie, że jakiś mur, o który waliliśmy głowami przez 20 lat, w najbliższym czasie zacznie się sypać i dobrze by było, żeby się nie powtórzyła historia sprzed 20 lat, że mur się posypał, a nie miał kto wejść na ten teren, zagospodarować go, poprawić, no bo z tej klęski, jaką była III Rzeczpospolita, trzeba wyciągnąć wniosek. Ja powiem tak, oczywiście oprócz tej samoorganizacji jednak uważam, że kluczem jest odzyskanie własnego państwa. Państwo ma tyle narzędzi do wpływania na społeczeństwo, na organizowanie społeczeństwa, na pomoc normalnemu społeczeństwu, że w zasadzie bez tego państwa, przy takiej potędze tak zwanych zaprzyjaźnionych redakcji, prawda, i mediów, ta samoorganizacja i to społeczeństwo ma dosyć ograniczone pole manewru. Jednak kluczem jest odzyskanie państwa. Tak dosyć krytycznie napisałeś, Rafale, o Kaczyńskim, że nie chce tej władzy wziąć takim 40-procentowym, tak, czy 50-procentowym przy takim poparciu, że jednak chce zdobyć to państwo. I pod pewnymi względami, delikatnie polemizując, wydaje mi się, że Kaczyński ma jednak rację, że jeżeli będzie miał mniej głosów, nie zdobędzie władzy bardzo silnej, absolutnej, to on nie będzie mógł w stanie zrobić nic poza afirmacją tego systemu i jakoś i firmowanie także tego systemu swoim nazwiskiem. Bez bardzo radykalnych posunięć, bez czegoś takiego, jak się zdarzyło na Węgrzech, wydaje mi się, że niestety nie da się tutaj wiele zrobić. Ja powiem Państwu, to jest państwo, które zrezygnowało ze swoich podstawowych atrybutów, ze swoich podstawowych zadań. To państwo nie zajmuje się systemem sprawiedliwości, w ogóle sprawiedliwość nie interesuje w tym kraju. Nie ma w tym kraju żadnych służb specjalnych, które się zajmują tak przestępczością, jak i różnymi ruchami, które godzą w spoistość tego państwa, w jego fundamenty. Nie ma to państwo nie ma
armii w tej chwili. Gdybyśmy zmierzyli się z taką potęgą jak Litwa, to pewnie kampania litewska trwałaby jakieś 3-4 dni mniej więcej, zanim zatknięto by litewskie sztandary w Warszawie. To państwo po prostu nie istnieje. To państwo nie dba o wychowanie w żaden sposób swojego młodego pokolenia. W ogóle zrezygnowało, wycofało się z takich prostych, elementarnych rzeczy jak wciąganie flagi na marsz, gdzie jak państwo powiedzieli, czy do Turcji, czy do jakiegokolwiek innego kraju, który jakieś aspiracje ma, w jakiejś mierze szanuje siebie, swoich obywateli, swoją historię. To państwo, tutaj wciąganie flagi na marsz, przed Dziatwą szkolą powoduje jakieś protesty, śmiechy, rechoty i tego typu historie. Tego państwa tak naprawdę nie ma. Ono się zapada. I bez jego odzyskania tutaj samoorganizacja może nie wystarczyć.